Szanowni, chciałbym dzisiaj porozmawiać o wielkościach proporcjonalnych. Otóż bardzo często zdarza się, że napotykamy w codziennym życiu takie zależności między dwoma różnymi wielkościami, na przykład takie jak przy okazji tej lemoniady. Mamy lemoniadę, lemoniada składa się z wody, z soku cytrynowego, który wyciskamy z cytryn i z cukru, który dodajemy do tej lemoniady. No i powiedzmy, że proporcje są takie, że do soku z jednej cytryny dodajemy jedną trzecią, może nie szklanki, ale filiżanki cukru, tak? I to jest przedstawione tutaj w ten sposób. Ja może się przesunę tu na razie, co? Okej. Ten prostokącik reprezentuje cukier, ten cytrynę. No i jak zwiększymy trzy razy liczbę cytryn, to też trzy razy zwiększy się ilość cukru. Tu liczba cytryn równa się 3, a cukru jest też 3 razy więcej, bo nie 1/3 szklanki, a 1 szklanka, czy tam filiżanka. Tak jak zwiększymy znowu liczbę cytryn 3 razy albo 9 razy w stosunku do tego wiersza, tego co tu jest w tym wierszu, czyli będzie 9 cytryn, no to zwiększymy ilość cukru 9 razy w stosunku do tej 1/3 filiżanki albo 3 razy w stosunku do jednej filiżanki, bo tu pomiędzy liczbą 9 cytryn i liczbą 3 cytryn jest czynnik 3. No i takie wielkości nazywają się proporcjonalne, to znaczy mówimy, że liczba szklanek cukru, ilość cukru jest proporcjonalna do liczby cytryn, z których wyciskamy sok. I takich wielkości jest w świecie sporo. Będziemy coraz więcej ich zresztą też poznawać na fizyce. No a historia wzięła się stąd, że już starożytni umieli rozwiązywać różne zadania. Starożytni, mówię tam 1000-1500 lat przed Chrystusem, ale traktowali każde zadanie oddzielnie. No o jakich zadaniach myślę, jakichś tam podziałach spadku, sporach pomiędzy kupcami. Natomiast ludzkość zaczęła rozumieć, że każdy z tych problemów tak naprawdę można opisać jednym matematycznym równaniem. No i zamiast zajmować się poszczególnymi scenariuszami, poszczególnymi historiami, można badać to równanie, jego własności i własności jego rozwiązań. I w ten sposób potem, jeżeli to będziemy mieli zbadane, to każdy z tych scenariuszy, który pasuje, jakby do którego pasuje to równanie, będzie można rozwiązać, nadając tylko odpowiedni sens tym wielkościom, które tutaj zaznaczyłem jako y i x. No, y to jest jakaś wielkość, która zależy od x-a. No i co mogę o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć o tym, że słowo algebra pochodzi właśnie od księgi napisanej czy wydanej w 800 roku naszej ery w Bagdadzie, jeżeli dobrze pamiętam, przez arabskiego matematyka Al-Kharzimiego. I słowo algebra pochodzi od fragmentu tytułu tej księgi, w którym on właśnie zajmował się równaniami, metodą rozwiązywania równań w oderwaniu już od jakichś konkretnych kontekstów. Mamy tutaj przykład abstrakcji, oderwania się właśnie od klejenia, od konkretu i przydatności takiego abstrakcyjnego myślenia. Ja film Khan Academy o tym, na czym polega piękno algebry, po prostu też wam wyślę. No i tu mamy różne przykłady. Jeżeli mamy sytuację, w której ktoś spaceruje, wyszedł na spacer i idzie ścieżką ze stałą szybkością, no to droga i czas powiązane są takim równaniem. Droga jest proporcjonalna do czasu. Tą stałą proporcjonalności k jest w tym wypadku szybkość marszu. Jeżeli mamy wagę i masę, to mówiliśmy o tym, że ciężar jest proporcjonalny do masy.
i ten współczynnik proporcjonalności na razie trochę tajemniczy, niewiele o nim wiemy, ale dowiemy się w czasie lekcji fizyki wszystkiego o nim, to jest G. Tak? No i to G też zależy od tego, w którym miejscu wszechświata jesteśmy. Inne jest na Ziemi, inne na Księżycu, inne na Marsie. Co ma wpływ na przepisy kuchenne, jeżeli składniki odważane są na takich zwykłych wagach kuchennych. No, kolejna wielkość to jest masa i objętość. Z tego wzoru na gęstość jako stosunek masy do objętości wynika, że masa jest proporcjonalna do objętości, a współczynnikiem proporcjonalności jest gęstość. No i w końcu w sklepie koszt zakupu dowolnego towaru, a są ich setki, opisany jest takim właśnie równaniem, gdzie Y to jest koszt, X to jest ilość zakupionego towaru, a K to jest współczynnik cena jednostkowa, cena za kilogram albo za sztukę, to już jak kto woli. Więc widać, że to równanie robi karierę, mnóstwo jest wielkości, które opisywane są takim właśnie związkiem. No ale nie zawsze, tu mamy przykład. Ktoś się zapytał, jak to jest z tymi bananami, bo one się będą psuły, ale to są takie wieczne matematyczne banany. One były świeże rok temu i za rok, jak przyjdzie następna klasa, też będą świeże. No, w każdym razie na pewno liczba bananów, która zostaje Natanowi, nie jest proporcjonalna do liczby upływających dni, no bo pierwszego dnia zostało mu 98 bananów, drugiego 96, trzeciego 94. Widać, że to w żaden sposób nie jest proporcjonalne do liczby upływających dni. Natomiast do liczby upływających dni proporcjonalna jest liczba bananów zjedzonych od początku tej diety bananowej przez Natana. No bo Natan je dwa banany dziennie, tak? Także po jednym dniu to będą dwa banany, po dwóch cztery, po trzech sześć, po czterech osiem i tak dalej, i tak dalej. Te dwie wielkości już będą proporcjonalne. No dobrze, no i teraz o wykresach wielkości proporcjonalnych. O wykresach wielkości proporcjonalnych na pomysł, że równania matematyczne można rysować, wpadł ten pan Kartezjusz w XVII wieku, wieku oświecenia, który przyniósł, w którym działało wielu wybitnych myślicieli, fizyków, matematyków, filozofów, polityków, także filozofów polityki i który przyniósł fenomenalne odkrycia naukowe i jakby fundamenty naszej cywilizacji technicznej, można też tak powiedzieć. No, ale Kartezjusz miał genialną intuicję, że zależność między wielkościami umieścić na wykresie. No i tutaj jest ten wykres. Wykres ma osie. Na jednej osi jest liczba cytryn, bo od niej zależy liczba filiżanek cukru. Na drugiej osi są filiżanki cukru. No i teraz te osie trzeba oznaczyć, co jest na której osi. I trzeba też odpowiednio tutaj zaznaczyć te kolejne punkty w inteligentny sposób. No jeśli liczba cytryn, jeśli jedna cytryna odpowiada tutaj 2 centymetrom, no to oczywiście odstęp między 4 a 5 centymetrami cytrynami też musi być równy 2 centymetry, a nie na przykład 1,5 albo pół. A także to trzeba wszystko no właśnie proporcjonalnie zaznaczyć. Tak samo tutaj, jeżeli jedna cytryna to są 3 centymetry tej pionowej osi liczbowej, no to dwie muszą być 6, a nie na przykład 5 albo 7. No i teraz pracujemy. No bierzemy sobie punkt i oznaczamy, gdzie to jest. No, jedna cytryna to jest 1/3 szklanki cukru, więc na skrzyżowaniu można powiedzieć cytryn i szklanek cukru, tam gdzie jest 1/3, umieszczamy sobie ten punkt. No, drugi punkt umieścimy tam, gdzie są 3 cytryny. Tu są 3 cytryny i 1 szklanka cukru.
No i trzeci punkt umieścimy tam, to może pokażę, gdzie są te cytryny. O tak. Umieścimy tam, gdzie tych cytryn jest 9 i są 3 szklanki cukru. Tu jest 9 cytryn, tu są 3 szklanki cukru, dobrze? 9 cytryn i 3 szklanki cukru. Dobrze. No i teraz niespodzianka. Niespodzianka, bo okazuje się, że przez te trzy punkty można przeprowadzić linię prostą. To znaczy wykres tej zależności proporcjonalnej y równa się kx, o której mówiliśmy sobie, tutaj. Wykres tej zależności proporcjonalnej to jest właśnie linia prosta. No i kiedy w naszych pomiarach zależności siły wyporu od masy, od, przepraszam, nie masy, tylko od objętości zanurzonego ciała, pojawiła się też taka linia prosta jako wykres tej zależności, no to od razu wiedzieliśmy, że siła wyporu związana jest z objętością, jest proporcjonalna do objętości zanurzonego ciała, związana jest z objętością, taką właśnie relacją proporcjonalności.